Stacja narciarsko Soszów. Witam wszystkich. Nie wiem, który dzisiaj jest. W każdym razie warunki widać jeszcze dobre. Sobota. Zaraz się dowiemy. 24 marca 2018. Dzisiaj takie są. No i tak doprawdy to nie wiem, kiedy będzie następna ski rajza. No bo teraz mają być dość wysokie te temperatury. W każdym razie to jest pierwsza ski rajza tej wiosny. Może jedyno, może nie. Ja myślę jeszcze przed świętami wielkanocnymi jeszcze jakaś wyskoczyć. Także no zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie sezon oceniam jako fest udany. Ja, fest udany. Richtig. Jutro ma być rajza na kole, także ski rajzy nie będzie. No od środy te przymrozki w nocy już mają nie być, ale ja myślę tak czwartek może jeszcze się uda tu wyskoczyć.
pomału kończy się ta nasza skirajza. No lekki mrozik jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o warunki, no to jest trochę lodu, ale te warunki są dzisiaj na piątka. No ale od jutra już mają być takie temperatury przez dzień plus 10, także dostanie ten śnieg po dupie. Ale jak nocami będą przymrozki, no to do Wielkanocy, 1-2 kwietnia, to jest Wielkanoc 2018, to wytrzymie. Ja mam takie mieszane uczucia co do jazdy na nartach, na skijach w zasadzie we Wielkanoc. Bardziej pani jarajza na kole. Ale myślę, że tak koło czwartku jeszcze się do wyskoczyć we Wielki Czwartek. No chyba, że farusz w konfesjonale mi żado pokuta. No, tam już było 21:24, to jest mój ostatni wyjazd tym wyciągiem. No, skirajza 24 marca 2018 się kończy. Bestuż, kończy się już też całki ten sezon. Jeszcze nie wiem, kiedy pojada, tak że godą wcześniej, no czwartek, piątek przed świętami może się uda. Tutaj te warunki są całkiem dobre, zresztą na Cieńkowie czy na tych innych też są jeszcze dobre. Palińca kaput już dawno. Także no jutro mamy rajza na kole, bo jutro będzie 10 stopni, a na wieczór też nie ma co jechać, bo rano trzeba stować do roboty. Bestuż dzisiaj tak pofolgował, a rano też w niedzielę bych nie dał rady zajechać, bo jutro jest niedziela palmowa, no to wypadałoby z palmą iść do kościoła, nie? Ja. To już taka wielkanocna tradycja, nie? No a dzisiaj jeszcze mamy tak, że spiemy godzina krócej, bo kuli tego, że będzie zmiana czasu nocy. To też się kończy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch
wygrał. O, sam już widzicie, że te zice już są dźwignięte, to trzeba kończyć. Ja, to tu jest granica polsko-czesko. Ja, ten las jest w Czechach. Zgasił światło. Nie mamy problemu.